6:31 na zegarach. Niektórzy o tej porze to jeszcze smacznie sobie śpią i pochrapują, ale Beata to już nie. Dzień dobry, Beato. Dzień dobry. Ty nie śpisz od jakiejś pół minuty. Tak. Coś ci się śniło? Nie, już nie. Już ci się nie śniło. Beato, ale dzwonię do ciebie, żeby wyrwać cię z łóżka, to dlatego, że przecież u ciebie dzisiaj kumulacja szczęścia. Ty nie prześpi tego dnia. Tak, właśnie. No dobrze, to teraz wyliczamy wszystkie święta, które dzisiaj świętujesz. Po pierwsze, masz dzisiaj urodziny. Tak. Wszystkiego najlepszego, Beato, zdrowia, szczęścia, pomyślności. Ściskam cię mocno, cała ekipa Radia Parada się na ciebie teraz rzuca i całuję cię z samego rana serdecznie. Wyobrażasz to sobie? Dziękuję bardzo. W porządku. Drugie święto, które też możesz świętować. Czemu nie? Bo twój mąż ma dzisiaj urodziny. No tak. No to teraz ekipa Radia Parada puszcza ciebie i rzuca się na twojego męża z równie gorącymi życzeniami. On też dziękuję. A to masz go gdzieś tam obok, tak? Tak, no jeszcze śpimy. Super, super, to żeśmy się wpakowali całą ekipą Radia Parada do was do łóżka. No dobrze. Do nas do łóżka, tak. Dobrze, na to wszystkiego postanowiliście jakiś czas temu wziąć ślub i to właśnie tego samego dnia. Tak. I wypada na to, że macie również dzisiaj rocznicę ślubu. No to w takim razie już bardzo, bardzo gorące pozdrowienia wam przesyłamy również i z tej okazji. Czy w związku z powyższym dzisiaj sobie zafundowaliście na przykład dzień wolny? No niestety nie. Nie, a myślałam, że to takie, skoro trzy święta naraz się zeszły, no to tak, wiesz, będziecie świętować pełną parą. No niestety nie. Wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia i uśmiechu, zadowolenia z dzieci, zadowolenia z męża, to do ciebie. To mężowi przekaż jeszcze życzenia zadowolenia z żony, okej? Okay? Dobrze. Okej. Okay. Jest dla ciebie również zamówienie na piosenkę. Jaka to będzie piosenka, to się okaże po godzinie 12, w godzinie z piosenką na życzenie. Chyba, że chcesz, żebym ci zdradziła teraz. No, może troszkę. No troszkę, to będzie w pewnym kolorze oczu. Piosenka. Aha. No to wiesz. I mało tego, dalej jest taki dopisek do tej wiadomości, że ty na pewno się zorientujesz, kto przesyła życzenia. No oczywiście, że tak. No kto się w takim razie tym zajął? No cudowna Kasia. Tak, okej. Okay. Pozdrawiamy cudowną Kasię. Na twoje ręce, Beato, składam podwójne zaproszenie do klubu muzycznego Pewex. To jest w prezencie waszym urodzinowym oraz na rocznicę ślubu od Radia Parada, czyli dawka bardzo dobrego tańczenia. Dziękuję. A teraz jeszcze chwila i możesz kogoś pozdrowić. Pozdrawiam wszystkich, którzy mnie znają. Przede wszystkim Kasię Dyśko. Beatko, bo ona na pewno teraz słucha radia. Beatko, to my was już zostawiamy w tym łóżku. Zacznijcie ten dzień no tak miło, jak tylko się da. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Radio Parada 93 FM.